Czcigodni księża biskupi, kochani bracia kapłani, przedstawiciele różnych zakonów, umiłowani w Chrystusie katolicy świeccy. Duchem i sercem jestem z wami. Mój wiek i stan zdrowia nie pozwala mi uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości fizycznej, tylko duchowo. Dziękuję arcybiskupowi, metropolicie, biskupowi, ordynariuszowi za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Oceniam ją jako pewnego rodzaju podsumowanie całego mojego życia biskupiego, na które się składa 8 lat pracy jako biskupa pomocniczego w Lublinie, rok jako wikariusza kapitulnego i 22 lata jako biskupa ordynariusza lubelskiego. Od 19 lat jestem już emerytem, mieszkam w domu księży emerytów. Patrząc na ubiegłe lata, podsumowuję je stwierdzeniem: wszystko jest łaską Bożą. W pokorze serca dziękuję opatrzności Bożej za zaufanie, za powołanie do kapłaństwa, a potem do biskupstwa. Doznałem w tym czasie wiele Bożego miłosierdzia. Świadom jestem swojej niegodności do spełniania tak wielkich i odpowiedzialnych zadań. Przepraszam Boga za wszelkiego rodzaju braki w służbie Bożej. Bóg jednak posługuje się także słabym narzędziem. Wszelkie dokonane przeze mnie dobro jest skutkiem Jego działania i realizacji Jego planów. Pan Jezus mówi na ten temat w słowach zapisanych przez świętego Łukasza. Taki wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Mam wyrzuty sumienia, że nie wszystko wykonałem i nie zawsze tak, jak należało. Dlatego proszę Boga o przebaczenie mojej słabości i grzeszności. Po Bogu wdzięczność swoją kieruję pod adresem wielu dobrych ludzi. Przede wszystkim nieżyjącego już od 35 lat prymasa Stefana Wyszyńskiego. On to jako pierwszy po ostatniej zawierusze wojennej rozpoczął skuteczną odnowę mocno zniszczonej naszej diecezji. Jemu zawdzięczam święcenia diakońskie i kapłańskie, a także godność biskupia przeszła przez jego ręce. Modlę się o jego beatyfikację. Wdzięczny jestem także jego następcy, biskupowi Piotrowi Kałwie, za możliwość współpracy z nim przez okres 8 lat jako jego biskup pomocniczy. Więzi głębokiej przyjaźni łączyły mnie jeszcze od lat kleryckich z biskupem Janem Mazurem, późniejszym biskupem siedleckim. Dziękuję Bogu za wszystkich moich ofiarnych i gorliwych w pracy duszpasterskiej biskupów pomocniczych naszej diecezji. Miałem też wspaniałych współpracowników w kurii biskupiej. Oczywiście wielcy pomocni w mojej pracy diecezjalnej byli ofiarni księża dziekani oraz proboszczowie i wikariusze diecezjalni. Pochodzę z naszej diecezji, dlatego znaliśmy się dobrze, ufaliśmy sobie, pracowaliśmy razem, często wśród różnych trudności. Z uznaniem wspominam wielką ofiarność pracy diecezjalnej także naszych katolików świeckich. Stanowiliśmy wraz z nimi jedną zwartą rodzinę dzieci Bożych, służąc Bogu i ludziom. Owoce tejże pracy są dziełem łaski Bożej i nas wszystkich. Głównym motorem naszych działań był i jest nadal Jezus Chrystus. Staraliśmy się Go zbliżyć naszym wiernym, tworząc nowe parafie w ilości 142 i budując 401 nowych obiektów sakralnych, w tym 146 kościołów parafialnych i 255 kaplic dojazdowych. Wielką moją troską był zawsze Katolicki Uniwersytet Lubelski. Czułem się jego wychowankiem. Jako jego wielki kanclerz broniłem jego katolickiego oblicza. Stanowczo odrzuciłem sugestie ze strony władz tworzenia w nim organizacji ateistycznych. Żyliśmy wówczas w niełatwych czasach. Wszak władze komunistyczne były wrogie Kościołowi. Wśród różnych pseudokomunistów bywali także ludzie uczciwi, którzy na miarę swoich możliwości pomagali nam w budowaniu Kościoła lubelskiego. Podsumowując moje myśli i patrząc w przeszłość, nasuwają mi się słowa Deo gratias, Bogu niech będą dzięki. Natomiast patrząc w przyszłość, przypominają mi się pożegnalne słowa wypowiedziane przed swoją śmiercią przez prymasa Wyszyńskiego, skierowane do członków Komisji Głównej Episkopatu. Nie zostawiam wam jakichś konkretnych wytycznych w dalszej waszej pracy. Idźcie dalej drogą wydeptaną przez pokolenia w naszym kraju. W nowych sytuacjach wcielajcie w życie ducha Ewangelii. Na tę dalszą drogę niech wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.